Here are the contenders to the crown, the Guardians of Siwa! Undefeated, unmatched, it's the Garlic Brothers! To ty weź tego z kosą, a my... O! No tak. Na odwrót się omawialiśmy. Czekaj, ty jesteś z nami? Dobra, mamy wejście. I wyjście. Mhm. Już jakby tego z kosą jakoś do niego... Ty! Wow! Ho, ho! Oddajcie nam łuk! Ty jesteś z nami... Dobra. Muszę się nauczyć tego silnego ciosu, żeby właśnie wejść jako pierwszy i uciec. I to jest całkiem niezła metoda. Szkoda, że nie sięgnęło to jego. Naładowane. No, nie wchodził. Ten na gołe ręce, jaki cwaniak. Gdy tylko ostrze zaświeci, wchodzimy tu, dzieci. To jest nasza największa szansa. Plecki, tak? Oj, garlik. Podwójny cios, a nie mieliśmy z nimi walczyć razem, tak? Ważniejsze, że nie są aż tak szybcy, chociaż... O! Jak tyś tego dokonał? Tajny cios! I ściągnięcie życia. To nie wyglądało za dobrze. Aha. Mam wrażenie, że z każdym kolejnym... Oja! Poziomem, gdzie tracą oni życie, stają się coraz silniejsi i trudniejsi. Do tego szybciej walczą. Czerwony miecz jest! No i o właśnie. Już nawet tak wcześniej naładowany cios pozwalał odciągnąć ich tutaj z pola bitwy. Uciekaj! Teraz już nie jest kolorowa ta walka. Mhm. Wrestling, wrestling, tak, tak, tak. Pamiętaj, że nie miałeś zabijać. Co ci powiedział Felix? Znaczy, że straciłem pomysł, jakby można było do nich wejść w takim razie, skoro to nie działa. Dobra, dobra, dobra. Nasz kręgosłup nie jest taki odporny, jaki wygląda. Skoro to nie działa, to która z metod? Nie mamy autentycznie żadnych fajnych broni. Spróbujemy w takim razie podejść go szybko. No nie, to jest... Czyli tak musimy chyba biegać na tym. Chyba, że... O właśnie. Zachodzić ich od pleców, a przynajmniej tego jednego. Tak, tak to wygląda. On tu przebiegnie. I plec. Mhm. No. Kojarzy mi się właśnie... Już chyba trzeci raz wspominał o krwawym sporcie, ale był taki... Wstawaj, koleżanko! Taki zawodnik, taka małpka. No to właśnie... On trochę jak taka małpka jest tu. Niestety mamy dwóch na karku, bo widzę, że nasza koleżanka postanowiła odpocząć w tym boju. A to jest o tyle niedobra sytuacja, że właśnie drugi brat też do nas dołączył. Uciekamy stąd. Czym prędzej. Jakby ich tu rozdzielić. Chodźcie, bracia. Otóż to. To nam było potrzebne. 1 na 1 myślę, że będziemy w stanie walczyć, więc może jakby... Dobrze, że tamten już jest w drodze. Dobra. Przemachnął się, niech to jeszcze raz zrobi. Garlic, garlic. Nie podjarać się, tak. Nie pozwolić podejść im tak blisko. To może być piękne widowisko. O, o! Joki! Dobra, to nie było mądre. A mówiłem, żeby się nie podjarać za szybko. Chciałem już dokończyć ostatnim ciosem. Oj, jakby nam się tu łuk przydał. To nawet nie mówię. Dobra. I już brata nie ma. Ty, co to za czary kamehame? Dobra, odejdź. Wydaje się, że może chciał podnieść brata. O, o. On wcale. Damy radę. Tak. Jak się zdenerwował. Dobra, wbił się. Nie wbił się. Ale to jest najgorszy przeciwnik. Trzeba było jednak za niego się zabrać w pierwszej kolejności. Jak była z nami dziewczyna. Nie mam pojęcia, co możemy teraz z nim zrobić. Bo tak naprawdę on jest szybszy od nas. Chyba że wyminąć się z nim. No tak. Czuję lekką przewagę broni. Po jego stronie. Dobra, coś muszę wymyślić. Ale na pewno nie jak nie mamy pełnego życia. Ty zaczy... U brata... No jak? On nawet tyłem nas uderza. Zobaczycie, u brata nie ma. Obserwujmy jego ruchy. W którymś momencie on musi się zmęczyć. O, on nas nie widzi. Dobra, już widzi. Może to nie byłoby takie złe, jakbyśmy... Wbij się w ogień. Otóż to. I tam było wejście, tak. Wokół ogniska z nim biegamy. O, tak za szybko. 3 ciosy. Raz, dwa. Teraz nie będziemy ryzykować, bo jest to za blisko. Już całkiem nieźle. Raz, dwa, trzy. Ale dostał też swoje. No wcale nie tak mocno. Uderz raz jeszcze. Raz, dwa, trzy. I my. I odejście. Tak. I do ognia. Raz, dwa, trzy. I wchodzimy na to. O, my. I jeszcze mamy, co istotne, finał. Ale to było. The Garlic Brothers are defeated! You killed the child of Shadya! That is the least you deserve! We didn't kill her as well! We have done many terrible things, Siwa, but the murder of the child is not one of them! All hail the new champions! We were the guardians of Siwa! Capture the girl and take her to Berenike! To the crocodile! It was she who drowned the child, took a book from her, ordered a stone tied to her ankles, and pushed her in the water. There was nothing we could do. This is the real reason you came to me, isn't it? To uncover this patron, this crocodile. Bayek, why didn't you confide in me? Huh? I would have helped you. You're a mercenary, just like them. I couldn't take the chance. What fate awaits the fallen? No. Will it be life? Bayek. Or death. You know me better than... Death. Bayek, you have to know! Różnych rzeczy się spodziewałem, ale nie to, że ta starsza kobieta będzie krokodylem. So it was Berenike. She is the crocodile. She is the one who killed Szalia. She is the one who has brought ruin to so many. She calls herself the sponsor of Fayum's prosperity and culture. And her influence is felt throughout the region. Her wealth comes from her estate north of the city. Kerkesucha Granary, the largest in all of Egypt. She has arranged a symposium with others of influence in Fayum. Every night, she retires to her villa. where she courts their favor with bribes and silvered words. Then that is where I will find her. Thank you for everything, my friend. What will you do now? I will retire to our family villa. I need a drink. Kenut and I must mourn in peace. Farewell, Bayek. Once you have done what you must, we would be glad to see you again. Znajdź i zabij. Dość daleko kryje się jej siedziba, ale myślę, że to będzie finał tej jakże mocnej opowieści. A na pewno finał dla niej. Wygląda to trochę jak forteca, tak patrząc z daleka. Nie wiem, czy sobie tak lekko poradzimy z zadaniem, ale nim wyruszymy, trochę zdolności wojownika przydałoby się rozwinąć, bo brakowało ich nam zdecydowanie na arenie. Właśnie, wspomniane pchnięcie. Zupełnie inaczej by wyglądało wykorzystanie tych wszystkich ostrzy, które tam w różnej formie się pojawiały. Adrenalina od początku starcia jest naładowana w połowie, też jak najbardziej. Może być, no i na więcej nas nie stać, tak? Trzeba było nie iść w kierunku wróża i tych kupieckich zdolności, a pójść może na te ataki wręcz. Szczególnie jakby miało być tego zdecydowanie więcej w najbliższym czasie. Czy my dostaliśmy broń za... Nie, to nie mogło być za to, tak by nas nie oszukali. Dopiero lekki łuk będzie po wykonaniu ostatniego zadania, czyli pokonaniu krokodyla. No to co? Kolego, wyglądasz na takiego, abyś chciał z nami wyruszyć w naszą podróż. A to działa całkiem sprawnie. Tak, to nic brutalnego. Tak naprawdę. W ten sposób on pobiegnie z nami. Koniu. Tak. Mała podmianka w naszej historii. Cóż. Idziemy. Mam nadzieję, że nikt nie skrzywdzi naszego kompana. Niestety możemy biegać tylko z jednym. Następuje podmiana, jakbyśmy chcieli rozwiązać to jakoś inaczej, no ale... Wow, 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 i jak? Nie no, tu chyba przejdziemy. No tak by droga była. Tak, on sobie poradził to i nasz kumpel, o. Smoke. Weed every day. Takie piosenki były kiedyś tam, no. To co tu mamy? Tu się biją, tam się biją. No z takimi środkami lokomocji to kilometr to jest nic. Nie to co w Eleksie, jak nam przyszło na piechotę lecieć. No do zniszczenia pomnik, ale myślę, że nie ma co przerywać naszej głównej to misji, bo... Oj, zemsta będzie słodka. Mam nadzieję, że ta najtrudniejsza część zadania jest już za nami, czyli Garlic Brothers pokonać. Najdziwniejsze jest to, że w którymś momencie pod koniec aż pojawiło się takie współczucie. How many weeks have they been shouting at the gates? Still nothing changes, nothing is done. Greeks just take and take. Aha, żebracy pod bramami, ale to jest to, co wspomniałem. Jeżeli chodzi o poziomy trudności, najgorzej, że tutaj łowca gdzieś się kręci. Jeżeli chodzi o poziomy trudności oznaczone poprzez włócznie, w tym przypadku mamy maksymalny. Więc dojście do krokodyla wcale nie będzie takim prostym wyzwaniem. Okej, może sobie już jeździć. A my... Ptaków to tyle. Odpalamy senu. Najgorsze, że ta cała posiadłość to jest naprawdę coś przeogromnego. No co jej willi mieszka? To ona rzeczywiście? Czy dobrze by poszło? I by nie zmieniła swojego położenia. Bylibyśmy w stanie przejść to całkiem sprawnie. I gdzie tu skok wiary teraz wykona? I nie ma nigdzie skoku wiary, tak? Nie do wiary. Idziemy. Kurczę, żeby nas tylko ten pies nie zdradził, ale z drugiej strony jakby oni mieli go powiązać z nami. Tu widzę fajne... A nie, chciałem powiedzieć fajna lina do ucieczki, ale to chyba tak nie działa. Jak my wyglądamy z łukiem? Najgorsze jest to, że wyeliminowanie jej to jest dopiero początek. Później trzeba jeszcze jakoś podejść i dobić. Mam nadzieję, że z tej strony nie będzie żadnego strażnika. Teoretycznie tam był w oddali, ale jeżeli się nie pospieszymy, no musimy to zrobić tak. Nie! Jak on mógł ją obronić? To nie może... Jest! Na szczęście trucizna zadziałała. Najgorsze jest to, że ten jeden z wojowników obronił ją własną piersią. I prawie nam uciekła. Wejdziemy do niej bezpośrednio, zakończyć historię. Shadya! Murdered by one of you. Shadya. Who? Shadya! She was the child you drowned. Like all of your kind, you fail to see what greatness lies in store for Egypt. Is that what you tell yourself? You do not remember those you killed. She was the child of Henoth and Hotefres. Henoth was a stubborn rock. That ledger would have meant the end to all our hopes. You destroyed families. I did what had to be done. I will destroy everything you stand for, Berenike! And I will destroy all others like you! But for now, all that matters is that you killed Shadya! And the last word you will remember is her name! Shadya! No dobra. O! Tak, co tu się dzieje? Chyba się Animus zepsuł. Po takim szkoleniu zdecydowanie, tylko my nie mamy żadnego arsenału. Najgorsze, że tak zabij? No to tego się nie spodziewałem. Zero podpowiedzi Animusa, jeżeli jest tu jakaś broń nawet, to o tym nie wiemy. Nie odwracaj się! Uroki wirtualnej rzeczywistości, jak rozumiem. Czyli ten by się nie odwrócił. Jeżeli by się nie odwrócił, dobrze, że nie zaalarmował innych. Choć nie ukrywam, że... O, czekaj, możemy podnieść? Nie, przenieść. Ani zatruć, ani łukiem strzelić. Teraz to lepszych zdolności od nas wymagają tutaj, jeżeli chodzi o zabawę w asasyna. Nie, dlaczego oni się zawsze chwilę przed nami odwracają? Aha. W czasie burzy. No, don't! Please! No! Dee? Oh, Dee! No, 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 no! Ah! Fuck you, Abstergo! I'm seeing this through! If you're listening to this, you work for Abstergo and I'm dead. Do me a favor and make sure Sophia Ricken hears it. My dream was to work on the Animus project. I waited 12 years. Waiting got me nowhere. So I built an Animus that lets me access anyone's memories, even ancestors not my own. I even witnessed the origins of the assassins. Artifacts, tombs that were supposed to be stuff of legends, I found them. By killing me, you've lost all this knowledge. I understand why you thought I had to die. But did you have to kill my best friend? Why did she? Oh, Habibti, I should have listened to you. I wonder how Hotefres and Kenut are. I should visit them. Lista i Bayeko. Zawarliśmy sojusz z Pompejuszem, ale Apollodor przyniósł nam też i złe wieści. Ci, których tropiliśmy, nie zabili Kemu. Byli łajdakami, to prawda, ale musimy pozbyć się jeszcze dwóch, Skorpiona i Szakala, którzy służą w królewskiej gwardii Ptolemeusza. Dołączę do ciebie w Heraklejonie, gdy tylko z Fokidosem wywiążemy się z naszych zadań. Kocham cię jak nigdy, Bayeku. Nie obraliśmy tej ścieżki z własnej woli, ale los otworzył drzwi dla zakonów pradawnych i musimy poświęcić życie, by je zaczasnąć. A ja... Otóż to... Ale będziemy potrzebowali nieco więcej siły, by pokonać jeszcze, jeżeli dobrze zrozumiałem, dwóch na naszej drodze, którzy doprowadzą nas na sam szczyt tej układanki. Ale to, jak również spoczynek Shadyi, zobaczymy w kolejnym odcinku. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Corle, trzymajcie się. Hej, hej!